Zdobycie dmuchawki nie jest skomplikowane, ale trzeba spełnić określone warunki gry. Ja jestem Weskin i w tym poradniku pokażę Ci, jak zdobyć dmuchawkę, jakie mamy rodzaje amunicji i jak tą amunicję uzupełniać, także zapraszam do oglądania. Dmuchawka jest jedną z broni dystansowych dostępnych w grze. Przede wszystkim służy ona do wypuszczania strzałek w celu zatrucia naszych przeciwników, bądź nawet do wytworzenia poważnych halucynacji u przeciwnika, który jest w stanie atakować swoich sojuszników. Dmuchawkę możemy zdobyć w regionie Toyotama, wykonując misję dotyczącą głównej fabuły, która nazywa się Duchy Przeszłości. Otrzymamy ją od Yuriko w trakcie odwiedzin posiadłości Sakajów. Jeżeli chcemy użyć dmuchawki, musimy ją wybrać na dole po lewej stronie w naszym ekwipunku, a następnie wycelować przeciwnika klawiszem L2. Gdy już to zrobimy, potem wystarczy kliknąć klawisz R2, żeby trafić naszego przeciwnika. Strzelając dmuchawką mamy do dyspozycji dwa rodzaje strzałek. Pierwszy rodzaj to zatrute strzałki. Są one dostępne od momentu otrzymania dmuchawki. Po ich wystrzeleniu trafiony przeciwnik zostanie zatruty i po chwili umrze. Śmierć takiego wroga może spowodować panikę wśród innych przeciwników. Drugi rodzaj to strzałki halucynacji. Jak sama nazwa wskazuje, strzałki te powodują halucynacje i spowodują, że trafiony przeciwnik zaczyna atakować swoich sojuszników. Ten rodzaj amunicji sprawdza się najlepiej w obozach okupowanych przez Mongołów. Strzałki te nie są dostępne od samego początku, ale można je zdobyć w kolejnej misji z Yuriko. Niestety strzałek nie możemy kupić u handlarzy. Jedyną możliwą opcją na pozyskiwanie amunicji jest zbieranie fioletowych kwiatów, które odnawiają nasze zatrute strzałki, oraz pomarańczowe kwiaty, które odnawiają nam strzałki halucynacji. Gdy podniesiemy kwiaty z ziemi, nasza amunicja automatycznie się uzupełni. Dmuchawka jest naprawdę przydatną bronią, która pomaga nam w walce z przeciwnikami, zwłaszcza właśnie w obozach, także polecam ją zdobyć jak najszybciej, a ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia.